czwarta rozwałka przed nami. Jedziemy do Chinatown. Sprawdzimy ją, czy faktycznie jest tam w takim jednym zaułku. Kurde. Bez zbędnych tutaj przywitań. Rozpoczynamy kolejny odcinek, zagrajmy w GTA 3, już jest 9. No i teraz będzie jazda, bo będziemy mogli sobie po pierwsze biegać szybko, a po drugie będziemy mogli załatwiać Chińczyków, którzy mnie nie lubią za bardzo. Wryj ci dam. Wryj ci dam. Co ty do mnie masz? Co wy do mnie macie? Ja nie mogę. Cholera jasna. Jak wstał dziwnie. Nie musiałeś wstawać, wiesz? Dobra, momencik, bo już tutaj zaraz. Wikituje. Może dam radę. Wow! Cholera. U nie! Fuck! Ja! Nie, nie! Jeszcze raz. Ja nie mogę. No teraz to... Masakra. Wybaczcie mi za tą przegraną, ale naprawdę no... Nie. Dajcie inny samochód, to się robi nudnawe. Ech, nie mam wyjścia. Kurde no. Ja się nie poddam, naprawdę. Nie. Chińczyki ze mną zadarły. Prawdę. Koniec tego zajebistego. Koniec, naprawdę koniec. Wow. Nie wyjąłem się, naprawdę. Dobra. Teraz już koniec zabawy. Dobra, chodźcie tutaj, kutafony. No tak, więcej was. Goranga. Ja nie mogę, ale łup. Jeszcze 6. Ha, ale się zaklinowały kutafony. Ha, ha. Aj! Nie! Wstawaj! Spierdzielajcie, kutafony głupie chińskie, cholerne dziadowy! Komunistyczne, cholerne wrzodopice, nie wiem, które mają milion wrzodów na dupie. Spierdzielajcie, kutafoniaste, nie wiem, wybryki natury. Nie chcę sanitariusza, co ja robię? Koniec. O, dobra. Wezmę sobie pancerz. Nie zapisuję gry, bo robię sobie wyzwanie. I tak ma być. Jeszcze tylko... A, w sumie już wszystko mam. Dobra, więc jedziemy na 5. rozwałkę w całej tej mojej serii. Mam nadzieję, że chociaż zrobimy jeszcze, nie wiem, 7. Jeżeli szybko mi się powiedzie, to może faktycznie dojdziemy do 7. I wtedy będziemy robili już w innym rejonie miasta rozwałki. Tylko teraz patrzę na mapkę, tak sobie spokojnie. I teraz zastanawiam się, gdzie może być ta rozwałka, bo może być, no właśnie, w dwóch nieprzewidywalnych miejscach. Ale spróbujmy tak sprawdzić, czy faktycznie będzie tutaj, za tym domem.
Nie, nie ma. Za, znaczy za tą kamienicą, nie? No ja to tak nazywam osobiście, kamienica. Nie, nie ma. Na pewno nie ma, bo tu te drzewo mogą zasłaniać. Nie, jednak nie ma. Ale też może być taka opcja, że ta rozwałka może być na górze. Tutaj na tych torach. I lepiej sprawdzić, bo... Bo tak. Będzie ona? Jest ona, proszę bardzo, ale ja jestem orientacyjnie świetnie zorganizowany. Hehe. Tylko teraz będzie problem, bo... To jest chyba ta rozwałka, która no trochę sprawia problemy. No, mówiłem. Nie wiem, lipa. Cholera. Pięć. Ha, ha, ha. Nic mi nie zrobicie, nic mi nie zrobicie, nic mi nie zrobi... O, fuck. Nic mi nie zrobicie, nic mi nie zrobicie, wow, wow, wow. Jestem koksem w tym mieście, yo, ziom złom. Jestem zarąbisty, bo jestem zajedwabisty. O, fucking shit! Miau! Fuck! Wypierdzielajcie! Stąd kutafony! Nie chcę tych żadnych Włochów, cholernych Włochów, którzy nie wygolili Włochów. Fuck! Nie chcę zginąć znowu! Dobra, już! Nie! To ma być koniec! Kurde! Wow! GTA 4, fizyka normalnie! No nie no! Lipa! Nie, moi drodzy. Ja muszę przerwać, bo... To jest tragedia. To się nazywa mieć fart. No. Jeszcze ten jeden chce mnie zjeść. Na dobitkę, żeby mi jeszcze ukrócić życie i znowu, nie wiem, żebym znowu zaczynał od nowa. Masakra. Tragedia. Zapiszę sobie, bo nie chcę tak skończyć jak zwykły jakiś patafian. Zrobię to inną metodą, bo tamtą metodą wręcz, no... spierdzieliłem. Tylko z dala od tych kutafońskich gangów, bo mnie to wnerwia. I tu będzie nasza zabawa. No i okej. Okay. No i teraz zaczynamy. Zajebistą jazdę. Au! Ojejku, mam mało zdrowia. To niedobrze, to niedobrze. A ty którą stroną jedziesz? Ła! Robię swoją robotę, nie? Dwa! Kurde, jeden! Oj, tak się zrobiło. Rozwałkę numer 5 chyba, nie? Muszę znowu zapisać, bo naprawdę, te zadania są po prostu tak tragiczne, że to się w pale nie mieści. Nie, ja muszę zapisać, bo no to nie jest no fajnie, no lubicie przegrywać bez przerwy w takich rozwałkach. Niby one są niby łatwe, a jednak no są trudne, bo no... Są wytyczne z góry ustalone i trzeba je niestety spełnić i to tak no kurde. Robi się troszeczkę nudne. Dobra, jeszcze zrobimy trzecią, może jeszcze czwartą zrobię. Nie wiem jak to będzie, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak nie będzie tragedii przy tym. No i właśnie mi się zapodział pojazd. Super, po prostu zajebiście.
to jedziemy do szóstki. I chyba ona będzie fajnie. O, patrzcie, jaki mamy pojazd w ogóle. On się pojawia wtedy, kiedy my opuścimy Portland i on jest tutaj w tym miejscu tylko. Zastrzyk FB, Injection się nazywa po angielsku. Bardzo fajny pojazd. Bardzo terenowy, nadaje się na wszelkie wysokości. Wszelkie wypukłości i tak dalej. Spierdzielaj. Wow. Teraz patrzę na mapę i chcę się upewnić, że dobrze będzie ze tym wszystkim. Czyżby mi się wydawało, że rozwałka jest znowu na torach? Ja bym musiał to sprawdzić. Z takiej strony nie zobaczę. Ty, gościu! Kopnąć cię. Sprawdzimy, czy jest mniej więcej. No nie widać. Nie, ja szóstkę zrobiłem, przepraszam, to piątkę. To piątkę, ja się pomyliłem. Szóstka była właśnie to, co zrobiliśmy wcześniej. No właśnie. Czyli mamy ostatnią rozwałkę w Portland. Dokładnie, ostatnią. Dobra, zabić 30 członków triady w ciągu 2 minut. Spoko. Jeśli się tylko pojawią. Łaskawie. A, tu ich pełno jest. Dobra, i teraz mamy z górki, bo właściwie to będzie banalne. Ciekawe, jak w GTA 5 są rozłożone, są rozwałki, jak one są oznaczone, czy w ogóle jakoś są oznaczone. To mnie ciekawi. Ale też nie chciałbym za bardzo takich przedwczesnych informacji, bo jeszcze dokładnie w GTA 5 nie grałem, więc no, nie udzielać się jeszcze. Nie, po prostu takie prywatne pytania sobie zadaję, takie, które, na które chciałbym się później dowiedzieć, jakbym sam już miał GTA 5. Klaudiusz, przestań się patrzeć jak dziwak. Jak się patrzy, skubany. Mój ziom. No, kurde. Klaudiusz, jeszcze bijecie swoich. Ała, nie, nie, nie. Zostaw mnie. Kurde, co za zadania. Po prostu one są tragiczne. Bo nieraz albo się nie pojawiają, albo się pojawiają, albo w nieodpowiednim momencie, albo coś im, nie wiem, strzeli do głowy. Kurde! No nie, Klaudiusz! Wstawaj! Wstawaj, skubańcu! Oj, dobrze ci tak. What you say? A ty co ty odpierdzielasz? Przypierniczyć cię, przyfasolić cię. Łajajajajaj, nie miej tyle jaj. Dobra, cicho, moment. Ja coś sprawdzę, czy ten pojazd można zanieść do import-export. Bo chciałbym to już w sumie zrobić. Znaczy tutaj w Portland, czy da się to zrobić, ale chyba tak, bo żadna trudność. No, chyba że będzie w Sorshide Vale, to pierdziele to. No to w Sorshide Vale. Na razie zatrzymam sobie ten pojazd gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Dobra, jedziemy do wyspy Staunton, tam będziemy mieli zadania rozwałkowe. Może jeszcze siódemkę zróbmy, tylko teraz muszę zobaczyć, gdzie ona jest. Dobra. Dobra, dobra, spoko. Tam może kiedyś dojedziemy. Wjadę inną stroną niż kiedykolwiek to miało miejsce. No i tak myślę jeszcze, co wam powiedzieć, bo tak dzisiaj no nie jestem za bardzo rozmowny, bo myślę właśnie, co wam tutaj powiedzieć ciekawego, no. No nie wiem.
No nie wiem, że jesteście w Pożo i tak dalej, no to wiadomo, tak, ale inne rzeczy takie tego typu. Z wariatem chyba się nie będziecie nudzili, nie? Z Sonikiem wariatem. Pomyłeczka. Zwykły wariat to ja nie jestem. Musimy zobaczyć, czy tu coś mamy. I to ile? Mamy pan... jak to? Kuloodporny Patriot i mamy tutaj lodziarka. Lodziarkę, przepraszam. Nie chcę wpakowywać trzech pojazdów na raz, bo nie wiem, czy to się skończy zlikwidowaniem wszystkiego, co mam. Nie wiem. Ja zajadę. Zróbmy sobie taką wycieczkę troszeczkę po... Wycieczkę troszeczkę po Liberty City w GTA 3. Tak jakbym to normalnie grał bez robienia odcinków, tylko tak po prostu na kompie bym sobie grał, zwyczajnie, pospolicie. Dam ten pojazd, nie będzie problemu, tak? Czyli tutaj mamy już moment import-export. No i dobra. Limuzynka, gdzie się w pijach dzielasz? Powinnaś być grzeczniutka, a nie taka niedobla, nie? Jedziemy! Podbijamy całe miasto! Chyba. No dobra. Zmienię razy stację, bo to trochę nudne się robi. A chciałbym troszeczkę wam przedstawić taki niemały powiew świeżości. Zdecydowanie. No ludzie, uważajcie, bo naprawdę no... To jest chyba jedyny pojazd w ogóle, jeżeli chodzi o to, że on nie dostaje tak zwanych fizycznych uszkodzeń, takich widocznych. Nie tylko on ma takie tutaj... BF Injection, widzicie? Dajmy ten pojazd tutaj. No i dobrze, robota zawodowca. Ty, ziomuś, dawaj mi blistę. Wow! Nie zadzieraj do mnie, bo cię kopnę w dupę. Dawaj żą kurumę, bo ja bym ją bardzo chciał. Czy przeżyjecie ze mną chociaż chwilkę z jazdą kurumy w takim stylu? No dobra, bez przesady. Bo już sam się gubię. Mamy tam rozwałkę, ale no wiadomo, później to zrobimy, żeby była kolejność elegancka. Ui, ale fajnie się jeździ! A ty co sobie myślisz, kobieto? Dziwnych obyczajów. Muszę zdążyć! Ajejku! Gotowi do startu? Nie start! False start. Może kiedyś mi się uda być na górze samego tego, to wyskoczymy sobie z tego mostu. Zobaczymy. Jak to będzie wyglądać? Wow! No właśnie, mało razy co się dało uratować pojazd. No a niestety, to jest troszeczkę lekka wada tego. Dobra, dajemy lepszy pojazd. I jedziemy na siódmą rozwałkę, przepraszam. Faktycznie na siódmą idziemy, czy mamy 6, czy 9, czy 150? 6 rozwałek mamy. Dobra. Czyli mamy już powiedzmy, no już 1/4 z kawałeczkiem, takim bardzo maluśkim. Wow, ziomuś. Tak bardzo się wkleiłeś w ziemię? Dziwaczne. Dobra, już wiem, gdzie to jest. Wow! Pięknie! O, widzicie? Dostaje się za to pieniądze, a w GTA 5 no troszeczkę słabo, nie? Wiem, że to miałaby być w
takim stylu, że to miała być realistyka, że no już bez takich ułatwień, no ale jednak to było fajne, tak, i czy to likwidować tak z miejsca, no trochę taki głupi pomysł od strony Rockstar, więc nie wiem, no gra GTA stało się takie bardziej, troszeczkę bardziej stało się poważne i w pewnym sensie no trochę traci na jakości przesadnej, aczkolwiek nawet nie jest tak źle, ale no po prostu ja trąbić o tym będę, bo naprawdę takie smaczki jak dostawanie pieniędzy za jakieś tam malutkie czy kaskaderskie wyczyny, to naprawdę no to było coś i to się podobało ludziom, tak, a teraz powiedzmy, że niezbyt, bo tylko w inny sposób zdobędziesz pieniądze, nie? Taki bardziej realistyczny. Naraz, mi się coś tu nie podoba. Reflektor? Nie świeci. Zepsuty? To do naprawy trzeba, Mario! Hydrauliku! Hydrauliku. No tak. Jak zwykle. Nie ma tutaj miejsca, gdzie byłaby właśnie ta czaszka cholerna. Gdzie ona jest? No przecież ona powinna być gdzieś tu, powinna być gdzieś tam, powinna gdzieś być za zakrętem. Kurde, naprawdę nie ma? Gubię się niemiłosiernie. Następną rozwałkę, którą mamy zrobić, mówię z bardzo stoickim spokojem, bo jestem wnerwiony na siebie. Widzieliście w poprzednich odcinkach, jak tu latałem, tak? To ta rozwałka znajduje się właśnie na górze. Na górze, tak, tutaj. Rozwal 17 łebków. Headshoty mam walić. To nie takie łatwe. Trzeba mieć celność naprawdę mega snajpera. Dobra, teraz żeby mi ten nie uciekł. Z góry najlepiej jest, bo widzicie, macie tu główkę. Kurde. Fuck. To jest niemożliwe, on dostał headshota i nie zginął. Dostał w łeb i nic. Co za chamstwo. Jak to możliwe? Cheatował? Kurde. Fuck. Ja pierdzielę, nie zrobię tego. No dostał w ryj w końcu. No ja. No jakie chamstwo, no. Nie, lipa. Nie. Ach, masakra. Pieniążki. Nie, masakra. Tragedia. Ja dzisiaj nie mam celowania, naprawdę. Kiedyś to mi lepiej szło, teraz to już... Teraz to już zupełnie co innego. Dobra, jedziemy z tym. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Teraz szukamy tego, czy faktycznie będzie gdzieś na górze tutaj. Zaraz zobaczymy. Czy będzie? Proszę bądź, proszę bądź, proszę bądź. Jest, widziałem. No to ekstra. No to widziałem, że tutaj, tak? Nie gdzieś tam wyżej, bo tam wyżej się nie da dostać nawet w ogóle. Ale trafiłem. Dobrze, niech tak będzie. Tylko teraz, no jeden łebek to nic, ale...
z daleka, to lepiej się celuje. Może z daleka? Okej, okay, mamy już kolejnego fagasa. Mamy nadbiegających! Au! Nie, to musiało boleć, naprawdę. Nie popieram headshota, ale w tym zadaniu, no niestety, trzeba. Cholera! Uczepiliście się mnie bardzo. I tak to zrobię. No i dobrze, mam, tak? Dobra, kurde, ja się już tu pierdzielę. To chyba będzie na tyle z tego odcinka, bo no trochę tego było. Wybaczcie mi za te pomyłeczki. Jeżeli byłyby takie pomyłeczki, to ja niestety je trochę przytnę, bo one by zapychały sztucznie odcinek. A ja bym tego nie chciał. Dobra, kończymy nad tym dzisiaj, bo no trochę się działo. Albo może jeszcze jedno zróbmy, co? Bo to się tak fajnie robi, to może faktycznie nie jest takie złe. Znaczy no, ogólnie złe jest, ale źle się tego nie robi, jest... Kurde! Jejku, utrudnili bardzo. Że naprawdę można robić to ze spokojnością. Tylko mnie zastanawia coś. Czy ta rozwałka jest na górze? Albo za murkiem? Nie wiem, muszę teraz zobaczyć tutaj według mapy. Ona mi podpowiada, że ona jest gdzieś tam. Mapka mi podpowiada, że to jest gdzieś tu. Albo może gdzieś tu. Jest tu. Jakby to było z pojazdami, albo z czymś. Z pal 25 członków Jakuzy. No dobra. Lubię was, ale niestety, wybaczcie, drogie nippończyki, ale niestety musimy to zrobić. Muszą to zrobić. Tak zwane kamikadze na was. Au! Ty kurde! Ty chcesz być węgielkiem? Nie radzę ci, żebyś był węgielkiem. 15. Jak się pojawiają skurczysyny, to mi ułatwia zadanie, nie? Ale... Dobra. Jeszcze 11. No, dużo was się zbiera, naprawdę, no. Wow, nie chcę się sam zjarać. Nie. Nie, muszę uważać teraz. Bogo! No i dobra. Jeszcze dwóch mi brakuje. Czyli tak, jeden. I drugi. I koniec. Tak jest. No dobra, więc zrobiliśmy 8 rozwałek, jak na razie. Nawet nie tak źle. Nawet szybko to nam poszło. Znowu się mnie policja uczepi. Albo i nie. Dobra, ja już kończę z wami tutaj. Następnym razem, nie wiem czy jutro, bo jutro będzie trochę ciężki dzień. Poniedziałek. Logiczne. To następnym razem zrobimy już... Spróbuję za jednym zamachem zrobić 12 rozwałek, ale to już będzie trochę przesadą. Nie no, może 6 maksymalnie. Więc dobrze, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wszystkim. Pozdrawiam was. Komentujcie, opisujcie i tak dalej. Plusujcie i tak dalej. Inne tego typu sprawy, jeżeli chcecie. Ja przy was zapiszę sobie grę, żebyście mieli... Wow! Dowód, że nie będę się męczył nad tym.
Gdyby miała mi gra wywalić do Windowsa czy coś. Bo nie lubię tego. Tak to wygląda sprawa. Zapisujemy, Klaudiusz. Nie ma. Idź spać. Tylko będą cię koszmary potem dobijały przez te rozwałki. Chyba, że masz twardą dupę, to wtedy nie, no ale z drugiej strony nie. Przesadzaj, ziomuś. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wam wszystkim i hej!